Tak jak ostatnio zapowiedziałem, tak też zrobiłem. Kilka dni spędziłem w mobilnej produkcji, która miała swój udział w Intel Extreme Masters 2019. Guns of Boom na dużych ekranach wyglądało świetnie, a osób, które do tej pory zakosztowały tego podręcznego shootera, jest już ponad 10 milionów na Androidzie. Co z iOS-em? Oczywiście również jest tam dużo, dużo graczy. No to w takim razie jak w tym tytule pełnym pro playerów odnajdzie się totalny like? Zapraszam do oglądania. Guns of Boom to nie jest zupełnie nowa gra i na swoją pozycję musiała sobie zdecydowanie zapracować. W androidowym sklepiku pojawiła się w maju 2017 roku. Mówimy więc o produkcji mobilnej mającej już ponad 2 lata. Przez ten czas dotarła ona z odmętów mobilnych sklepów na szczyt, bo jak inaczej nazwać to, że mamy wiele profesjonalnych drużyn związanych z potyczkami właśnie w tym tytule. Poza tym również ocena 4,6 przy tak dużej ilości pobrań wydaje się być zachęcająca i faktycznie już pierwsze wejście sprawia, że w Guns of Boom chce się posiedzieć odrobinę dłużej. Ten FPS ma swój urok i w prostocie kryje się prawdopodobnie jego cała tajemna moc. To nie jest kolejna gra, która w lobby zasypie nas setkami zakładek, eventów i promocji. Owszem, te ostatnie pojawiają się, ale doświadczyłem ich minimum, a jak już jakieś znalazłem, to raczej nienachalne, co oczywiście odbieram za spory plus i trzymałem kciuki, że pay to win tutaj nie uświadczę. Zanim jednak o pay to win oraz o rozgrywce, chwilę spędzimy w poczekalni. Jest ona bardzo ładnie zaprojektowana, kolorowa, jak i sama oprawa podczas dalszej zabawy zresztą. Znajdziemy tutaj nieźle opakowane zakładki z wszelakimi istotnymi w obrębie tego tytułu rzeczami. Mowa o rozdzielonych na podkategorie broniach, możliwościach ich upgrade'u, są też skórki, emotki, weryfikacja statystyk naszego konta, rankingi, lista przyjaciół, tak naprawdę wszystko co spotkamy we współczesnych shooterkach. Nawet skrzyneczki z różnymi kosmetycznymi rzeczami zdobywane są za poziomy, misje czy oglądanie reklam, więc co nieco systematycznie wyrwiemy od gry za darmo. Gorzej oczywiście, że poza tą atrakcją za darmożkę są również dwie waluty. Jedna zielona, której wypada znacznie więcej, a druga żółta, którą gra już nas nie rozpieszcza. Problem natomiast taki, że i jedna i druga jest potrzebna, żeby później postać rozwijać, więc tu pewna przewaga osób płacących nad niepłacącymi, która zaczyna się pojawiać. Natomiast nie jest ona, a przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby była, wybitnie nieznośna. Być może sęk w tym, że balans meczów jest dobrze zrobiony i dobiera całkiem nieźle graczy tych płacących z niepłacącymi, nigdy w każdym razie nie odczułem wyraźnej frustracji ultramocnym przeciwnikiem. No a skoro już mówimy o meczach. Przy premierze oferowany był wyłącznie tryb Team Deathmatch, teraz natomiast jest ich odrobinę więcej i odblokowujemy je wraz z progresem naszej postaci. Pojawia się tryb Król Wzgórza, klasyczny Deathmatch czy kontrola punktów bądź eskorta. Znane, przyjemne, można się w nich całkiem nieźle bawić. To natomiast tryby zwykłe, pozostaje również format prywatny, który możemy sobie samemu skomponować. Całość toczy się natomiast w obrębie kilku mniejszych bądź delikatnie większych, ale zdecydowanie bardzo ładnych mapek. Co prawda początkowo trafiałem wyłącznie na obszar bodajże ulicy Europy, ale to był raczej zbieg okoliczności, bo później pogrywałem sobie już różnorodnie na kolejnych i kolejnych dostępnych lokacjach. Szczerze, pod tym względem tytuł bardzo mi się spodobał i wydaje się być taki sympatyczny po prostu. Zresztą, grając w Guns of Boom, szybko przyszły mi na myśl skojarzenia z leciwym Team Fortress 2. Wrócę teraz natomiast do samego systemu płatności i pewnego tipa. Co prawda Ameryki pewnie nie odkryłem, bo ta gra już ma 2 lata, ale gdyby ktoś chciał trochę ograniczyć wydatki na starcie i zgromadzić walutę na późniejsze etapy zabawy, to i tak różnymi broniami możecie pograć. Chodzi bowiem o to, że po zabitych wrogach broń przez jakiś czas przerzuca się po mapie. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby ten ekwipunek silnego, majątnego gracza zebrać i wykorzystać przeciwko niemu, a przy okazji przetestować coś, na co później pozbieramy właśnie za darmo pieniążki. W ten sposób łatwiej wybadać grę, nasz preferowany styl i skupić się na konkretnym ekwipunku do kupienia. Ten natomiast stanowi nie tylko broń, ale też granaty oraz apteczki, którymi dysponujemy podczas meczu i można je podczas meczu dokupić. Natomiast uważam, że dla casualowej zabawy jest to raczej bezsensowne i wydawanie pieniędzy na te elementy pozostawmy ludziom, którzy nie mają co z nimi robić, lub też jeżeli już faktycznie nie mamy na co wydawać pieniędzy zebranych za darmo, no to wtedy o te granaty czy też apteczki można się pokusić. W samej
produkcji pozytywnie zaskoczyło mnie sterowanie. Kiedy obserwowałem rozgrywki e-sportowe na spotku, byłem przekonany, że ci gracze muszą mieć jakiegoś ultra skilla. Zawsze bowiem strzelanka kojarzyła mi się w obrębie telefonu z tym, że podczas potyczki sterujemy, a jednocześnie musimy wybierać pomiędzy kręceniem kamerą a oddawaniem strzału. Chyba wiecie, o czym mówię. Tutaj jednak tę wadę zniwelowano. W jaki sposób? Ano, zautomatyzowano strzelanie po najechaniu celownikiem na wroga. Proste, casualowe? Być może, ale wydaje się być w grze mobilnej to jedyne rozsądne wyjście, aby nie łamać palców graczowi i zapewnić przyjemne kilka meczyków dziennie, a przecież o to chyba powinno chodzić, prawda? Tym samym postać musi być w odpowiedniej odległości określonej dla danej broni od wroga. Celownik zresztą o tym nas informuje. Wówczas nasz bohater oddaje strzał, a naszym zadaniem pozostaje wyłącznie utrzymywać muszkę na celu jako tako w ryzach i ewentualnie podciągać ją na głowę rywala, co wzmocni zadawany damage. Jednocześnie bez paniki sięgnąć możemy po apteczkę lub też granat podczas walki. Moim zdaniem twórcy wybrnęli więc z problemu mobilnych strzelanek perfekcyjnie. Tak, to jest z jednej strony pójście na skróty, no i ustępstwa, ale uważam, że bardzo udane. Reasumując zatem, dawno nie bawiłem się tak przyjemnie w jakiejś mobilnej strzelance i chyba załapałem jej urok. Co prawda ograniczenie darmowego gracza, jeżeli chodzi o zakupy, no bo wiadomo, waluty nie starczy nam na wszystko, jest słabym chwytem, ale w sumie kto nam zabroni pofarmić za darmo. Doceniam natomiast, że nie jest to przesadzony tytuł, wymyślny, skomplikowany, no i z interfejsem rozrośniętym do monstrualnych rozmiarów. Zamiast tego proste, szybkie i przyjemne rozgrywki w kilku trybach, przy których można się pobawić całkiem przyzwoicie. Jeżeli stawiacie na casualowe doznania w pociągu, tramwaju, u mnie Guns of Boom zdecydowanie zostanie w tej honorowej rubryce gier, które tuż obok Rangers of Oblivion będę odpalał systematycznie. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.